Żyjąca w XII wieku niemiecka opatka benedyktyńska była jedną z najbardziej fascynujących postaci średniowiecza. Wizjonerka, lekarka, pisarka i kompozytorka, a także znawczyni ówczesnych nauk przyrodniczych. 7 października papież Benedykt XVI ogłosił świętą Hildegardę z Bingen, bo o niej mowa, doktorem Kościoła. Jest ona czwartą kobietą w tym gronie. W dniu kiedy papież ogłosił świętą Hildegardę doktorem Kościoła w Józefowie Michalinie pod Warszawą, otwarto Centrum świętej Hildegardy z Bingen. Gościem dzisiejszej audycji jest Elżbieta Ruman, dziennikarka, założycielka Centrum. Dlaczego właśnie ta święta stała się jej tak bliska? To jest bardzo dobre pytanie, bo właściwie większość świętych mi się podoba, a lubię ich wszystkich. Natomiast Hildegarda zafascynowała mnie 7 lat temu, kiedy usłyszałam historię księdza Marka Adaszka, ojca duchownego seminarium legnickiego, który to został już spisany na straty przez współczesną medycynę. Otóż po ciężkim raku trzustki i przerzutach już został wypisany ze szpitala, żeby sobie tam dogorywał w seminarium. No i wtedy w Legnicy pojawiła się pani, która jako pierwsza tutaj przywiozła do polskiej medycyny hildegardową, bo ta medycyna rozwija się w Niemczech bardzo i tam jest taką właściwie akademicką medycyną. I zaproponowała leczenie księdzu Markowi. Jak księdza Marka poznałam, jak był już zdrowy? I to było fascynujące, no bo on sam powiedział, no dobrze, ja przejdę na ten orkisz, będę jadł te zioła, ale nie był przekonany, że to może mu pomóc. Pomogło, rozmawialiśmy, wrócił do sił, do zdrowia i on mi tą fascynację Hildegardą właściwie tak przybliżył. Fascynujące jest to, że w medycynie Hildegardy nie ma chorób nieuleczalnych. W jej dziełach, w jej takim kauzend cure głównym o przyczynach i leczeniu chorób, opisane są sposoby leczenia niemal wszystkich znanych dzisiaj chorób. A dokładnie jest to leczenie w oparciu o to wszystko co Pan Bóg dla nas stworzył. To wszystko co jest gdzieś blisko, jest na wyciągnięcie ręki, jest ukryte w stworzeniu. Moc ukryta w stworzeniu, tak Hildegarda mówiła. Mówiła po Powiedzmy ile wieków temu. No właśnie, było to dość dawno, bo ona zmarła w 1179 roku. Więc było to dość dawno, ale żyła 82 lata, co jak na tamte standardy było absolutnie dwa razy dłużej niż każdy inny wtedy człowiek. Leczenie opiera się na orkiszu i ziołach. To są zioła w różnych mieszankach, w różnych zestawieniach. To jest leczenie, czyli podstawą jest orkisz, czyli prawdziwy orkisz lecznicze zboże i różne mieszanki ziołowe. Ale Hildegarda zwracała uwagę na ducha. Ona pisała w swoich dziełach, co możemy dzisiaj czytać, że źródło chorób jest w duszy człowieka, że źródło chorób jest w tym, ona to nazywała czarną żółcią, że w organizmie człowieka powstaje czarna żółć. Ale to się dzieje wtedy, kiedy człowiek jest. Jest sfrustrowany, kiedy jest skłócony, pełen gniewu, czyli grzechy, czyli brak cnót. Ona zwracała na to uwagę. Więc przyczyna chorób leży w duszy, leży w psychice. I to ona to bardzo podkreślała: człowiek jest jednością, jest całością. Jeżeli on życie ma poukładane i relacje z Bogiem ma poukładane, to jest zdrowy. Jak współcześni lekarze podchodzą do metod Hildegardy z Bingen? Bo wiem, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Nawet odbyło się specjalne sympozjum, konferencja na ten temat. No właśnie, był w październikowy weekend kongres zdrowego życia według Hildegardy z Bingen. Profesor Van Hecken, Belg, który od 20 lat zajmuje się leczeniem metodami świętej Hildegardy, był gościem tego kongresu. Profesor jest lekarzem medycyny, jest profesorem naukowcem i bada skutki tego leczenia prowadząc oczywiście pacjentów. On był gościem kongresu i zaskakujące było zupełnie środowisko lekarskie. Ponad stu lekarzy wzięło udział w tym kongresie. To znaczy przez pierwsze dwa dni, które były właśnie dla lekarzy, przewinęło się ponad stu lekarzy z całej Polski. Profesor Van Hecken był zaskoczony, bo mówi, że w Belgii to w ogóle nie znajduje takiego zrozumienia. Natomiast polscy lekarze chcą znaleźć przyczyny chorób. Myślę, że to jest coś, co jest dla nich fascynujące, że w medycynie hildegardowej nie leczy się skutków. Szuka się przyczyn, a potem dopiero proponuje terapię. Więc lekarze zadawali bardzo, bardzo takie precyzyjne pytania, bardzo szczegółowe profesorowi i myślę, że wielu z nich będzie kontynuować tą swoją wędrówkę w medycynę średniowieczną w końcu, w medycynę świętej Hildegardy, która dzisiaj przez naukowców niemieckich jest tłumaczona na współczesny język. Wszystkie te przepisy Hildegardy, że zmielić dziób sępa, Dać żółć węgorza i pomieszać to z przewłogą lekarską, brzmiał dzisiaj może po prostu jakoś dla nas, jesteśmy zatrwożeni tym językiem, natomiast Niemcy, którzy podchodzą do tego w sposób naukowy, tłumaczą to na współczesny język, jednocześnie tych składników potrzebnych do mieszanek szukając w naturze. Czyli jednak traktują poważnie, a nie z lekkim uśmiechem, tak jak na pierwszy rzut oka by się wydawać mogło, że tak należy przyjąć te receptury. Świętej Hildegardy. Wprost przeciwnie, lekarze traktują to bardzo poważnie i sami przyjeżdżają na kursy oczyszczania organizmu według świętej Hildegardy z Bingen na posty tygodniowe proszę mi wierzyć, że 80% osób, które uczestniczą w takich postach i w tyńcu, i na wigrach, bo będziemy też prowadzić w grudniu na przykład na wigrach takie tygodniowe posty, 80% to są lekarze i farmaceuci podchodzą do tego naprawdę bardzo poważnie. Święta. Hildegardy. Hedegarda została na początku października doktorem kościoła. Powiedzmy, dlaczego? fenomenalna zupełnie historia, bo jest 35. doktorem kościoła w historii kościoła i no to naprawdę wyjątkowe osoby. Ale kobietą czwartą. Kobietą czwartą. Trzeba powiedzieć, że naprawdę wyjątkowa musi być osoba i wyjątkowe jej dzieło, żeby papież uznał całość jej dzieła, bo to jest potrzebne, żeby zostać doktorem kościoła i żeby ogłosić doktorem kościoła jakąś osobę. To jest uznanie całości dzieła i życia i świętości i całej twórczości, bo tak jak, jak to wygląda właśnie w takim nominowaniu, można powiedzieć, na doktora Kościoła, bardzo szczegółowo badane jest życie, droga, decyzje, bardzo szczegółowo badane są wszystkie dzieła. Dlatego dla tych, którzy tą spuściznę Hildegardy teraz prowadzą dalej, którzy edukują, którzy chcą mówić o Hildegardzie, którzy chcą mówić o jej stylu życia, no jest to bardzo ważny moment, bo jest to uznanie całości dzieła świętej Hildegardy i podanie Całemu kościołowi do naśladowania. Więc zupełnie fenomenalne wydarzenie. Święta Hildegarda pisała wiele listów z pouczeniami, na przykład do wielkich swojego czasu, do papieża cesarza Fryderyka Barbarossy. Jak były przyjmowane jej rady? No, właśnie to jest zaskakujące, że ona. Rady kobiety w tamtym czasie. Ona była niesłychanie odważna i jej rady były przyjmowane bardzo poważnie. Ponad 300 jej listów zachowało się do dzisiaj, one są opublikowane i one były przyjmowane bardzo poważnie. Ona cieszyła się ogromnym szacunkiem, mimo że jej zachowanie było całkowicie niekonwencjonalne. Jak została przeoryszą zakonu na przykład, to ona miała takie swoje dni, w których po prostu wyruszała ewangelizować. Ona kobieta wsiadała na konia. I ruszała w świat ewangelizować. Więc ona była kompletnie taka renesansowa w tym średniowieczu. Ona przewracała trochę takie widzenie kobiety w średniowieczu i również mniszki, bo mniszki wtedy były zamykane, klauzurowe, zamykane za murem i przez całe życie nie wychodziły z tych swoich klasztorów, zakonów. Natomiast ona była niesłychanie barwna, pełna pomysłów i jednocześnie ona to wszystko realizowała. Ona, jak były święta liturgiczne, kościelne, to gdzieś tam. Tam w zapiskach się zachowało, że ona kazała im ubierać złote habity i one tańczyły. Ona pisała muzykę, ona mówiła, że Pan Bóg jest śpiewakiem, bo całe jego dzieło to jest jedna wielka harmonijna muzyka. Więc ona była niesłychanie wszechstronna i właściwie nie zamykała się w żadnych granicach. A co w związku z tym w jej dziele jest najważniejsze? W jej dziele najważniejszy jest sposób, w jaki ona pokazuje życie i codzienność człowieka w relacji do Boga, bo ona pokazuje cały styl życia, chrześcijańskiego życia, które z jednej strony ma być zdrowe, człowiek ma być zdrowy, a z drugiej strony ma być w dobrej relacji do Boga. No a trzecia sprawa, jeżeli zachoruje, no to ona pokazuje sposoby leczenia, więc ona obejmuje całego człowieka w jego relacji do Boga. I ona uczy takiej radości wiary. Mamy teraz rok wiary, więc ten przekaz Hildegardowy jest taki bardzo wpisujący się akurat w rok wiary, ponieważ ona uczyła takiej wiary pełnej oddania, ale też niesłychanie aktywnej. Ona kochała świat, kochała życie, nie negowała świata, bo mówiła, że przecież jest to stworzenie Boga. W każde nawet najmniejsza cząstka jest stworzona przez Boga, w związku z czym cały jest piękny. Tą radość życia, tą taką energię wiary ona przekazywała swoim współczesnym no i przekazuje nam też dziś. Dlaczego pani zdaniem Właśnie w XXI wieku powrócono do Hildegardy, papież ogłosił ją doktorem Kościoła, jej metody stają się coraz bardziej popularne. Dlaczego ten nasz XXI wiek tak bardzo sprzyja właśnie Hildegardzie? To trudne pytanie. Nie wiem dlaczego. Myślę, że. Czy tak bardzo może współczesny człowiek odszedł od tych jej metod życia, takiego normalnego życia? Myślę, że jest to na pewno odpowiedź na zagubienie, w jakim są dzisiaj ludzie, bo taki powrót do natury, do naturalnych sposobów życia i takiego stylu życia widzimy. W Europie Zachodniej to było dużo wcześniej, u nas też to się pojawia. Natomiast Hildegarda to nie jest tylko powrót do natury. To jest coś zupełnie innego, bo to jest powrót do takiego głębokiego chrześcijaństwa pierwszych wieków. Natomiast to oparcie się na naturze, na stworzeniu jest również takim przekonaniem, że musimy bardzo ufać Bogu, który nas stworzył. I myślę, że ta spójność tego przekazu jest dzisiaj też bardzo ważna, bo ludzie szukają tego, co jest autentyczne, tego, co jest prawdziwe. Dlaczego ja się zainteresowałam Hildegardą? Bo tam wszystko mi się zgadza. Wszystko się zgadza. Zgadza się, że świat jest stworzony przez Boga. Zgadza się, że Bóg jest dobrym ojcem i musiał wszystko, co nam potrzebne w tym świecie umieścić, no i zgadza się też to, że z każdej niemal choroby można być wyprowadzonym właśnie przez te dary natury, przez to wszystko, co jest zawarte w naturze. Widziałam dziesiątki osób wyleczonych z ciężkich chorób, takich jak białaczka, jak choroby skóry, czy choroby nowotworowe, właśnie. Poprzez to leczenie medycyną hildegardową, czyli orkisz, czyli zioła, czyli konkretny styl życia. Więc myślę, że to jest też dla nas taki ratunek w momencie, kiedy na przykład medycyna konwencjonalna nie daje rady. Coś cię boli, weź lekarstwo przeciwbólowe, prawda? To nam bardzo często dzisiaj proponują lekarze. A u Hildegardy tak nie jest. Jeżeli coś cię boli, no to musimy o tym porozmawiać i szukamy przyczyn. Jeżeli boli cię ręka, to ty nie bierz lekarstwo przeciwbólowe. Bólowego, bo przyczyna może być zupełnie gdzie indziej. Więc to jest fascynujące. Myślę, że to fascynuje lekarzy, to fascynuje farmaceutów, którzy tak się garną i interesują się tym. No i to też jest potrzebne współczesnym ludziom, którzy czasami po prostu są bezradni. Można zatem powiedzieć, podsumowując naszą rozmowę, że Hildegarda cały czas pomaga współczesnemu człowiekowi. Tak, to jest naprawdę niesamowite, że mniszka, która żyła niemal tysiąc lat temu, dzisiaj jest taka aktualna i cały czas właściwie fascynujemy się nią, jakby była współczesną kobietą. Ja tworząc to Centrum Świętej Hildegardy, gdzie mamy wszystkie publikacje, gdzie cała ta Hildegarda jest dostępna, gdzie mamy wszystko to, co ona poleca cała do zdrowego życia, no po to stworzyłam to centrum, że, że widziałam, że ludzie mogą znaleźć w ten sposób, dzięki Hildegardzie, sposób na, na codzienność, na, na zdrowe, pogodne życie, i na powrót do zdrowia w różnych poważnych chorobach, bardzo konsekwentny. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że, że wizyta, że taka rozmowa ze specjalistą, który konsultuje, jeżeli chodzi o medycynę hildegardową, nie trwa 10-15 minut. Ona czasami trwa godzinę, bo to jest rozmowa sięgająca też do sfery duchowej życia, do, do tego, czy nie masz jakiegoś konfliktu na przykład z kimś, kto sprawia, że twoje wewnętrzne organy po prostu są ściśnięte, jak jak zaciśnięta piąstka prawda więc to jest coś bardzo ciekawego bo to jest po prostu leczenie całego człowieka